ostatni weekend lipca we Wrześni i Czerniejowie najlepsi piłkarze amatorzy rywalizowali o prawo reprezentowania Polski na międzynarodowej arenie. Organizacja turnieju w Wielkopolsce przebiegła bardzo dobrze. Jest to dla nas zawsze wyróżnienie, że możemy zorganizować, pokazujemy się z jak najlepszej strony, pokazujemy też jako związek, jak pracujemy, jak wyglądają imprezy przez nas zorganizowane. Myślę, że uczestnicy są zadowoleni. Reprezentacja gospodarzy w turnieju finałowym zajęła ostatnie, czwarte miejsce. Wielkopolanie byli w stanie wywalczyć tylko jedno zwycięstwo pokarnych, które do tabeli liczyło się jednak jako remis. Oczywiście, że jest niedosyt. W sumie zagraliśmy ponad 200 minut w 3 dni. Był to duży wysiłek dla nas. Nie było nas tak dużo, żeby po prostu pokryć te wszystkie minuty. Z jednej strony fajnie, że byliśmy na tym turnieju, z drugiej strony jest niedosyt, no bo jednak po dużych błędach naszych w obronie w pierwszych dwóch meczach ten wynik i w piątek i w sobotę na pewno gdzieś tam w tyłu głowy siedzi cały czas. W ostatnim meczu turnieju drużyna naszego województwa uległa ostatecznemu zwycięzcy, czyli reprezentacji Dolnego Śląska 1-0. Mecz długo był jednak wyrównany. Taktyka była taka, żeby po prostu trochę się pooszczędzać, może nie tak, żeby po prostu nie biegać, tylko po prostu taktycznie byliśmy tak ustawieni, żeby po prostu gdzieś tam od początku nie zabiegać się, bo wiedzieliśmy, że jest nas mniej już dzisiaj niż w poprzednich dniach. Z czego to wynikało? Tak naprawdę Dolnośląskie w drugiej połowie zrobiło parę zmian i myślę, że tym nas dobili już w końcówce i nie mieliśmy sił. Drużyna z województwa dolnośląskiego była przedturniejowym faworytem. Świadomość tego mieli również jej reprezentanci. Może nie, że przewagę, bo każda drużyna prezentowała bardzo dobry poziom, no ale czuliśmy to, że jedziemy po zwycięstwo. Drużyna z południa kraju przeszła przez turniej bez porażki. Miała jednak także trudniejsze momenty. Myślę, że pierwszy z województwem bodajże łódzkim. Najtrudniejszy. Postawili nam bardzo wysoką poprzeczkę na to, żebyśmy wygrali ten mecz. Myślę, że to był najważniejszy mecz dla nas. Teraz na reprezentację Dolnego Śląska czeka walka w regionalnych kwalifikacjach. Jeżeli je wygra, to zagra w turnieju finałowym Pucharu Regionów.